dobry moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Przyznaję od razu, nie tak miałam rozpocząć ten odcinek, ponieważ chciałam go rozpocząć nad morzem, żeby pokazać wam tą piękną toń wodną, ale szukanie parkingu zajęło nam prawie godzinę, więc jestem strasznie głodna. Ogólnie jesteśmy w Brighton, przyjechaliśmy tutaj na lunch, na obiad. Nareszcie możemy zrobić coś innego oprócz siedzenia w domu, więc żeby wykorzystać piękną pogodę, którą dzisiaj mamy, postanowiliśmy, że zrobimy sobie mały wypad nad morze i właśnie zjemy tutaj obiad. Także przez to, że godzinę straciliśmy na szukanie miejsca, ale nareszcie dzięki Bogu znaleźliśmy, to udajemy się teraz znaleźć jakąś knajpę z ogródkiem po to, żeby móc się posilić, a później przejdziemy się wzdłuż morza, poddychamy świeżym powietrzem, mam nadzieję świeżym, powdychamy trochę jodu i przy okazji pokażę wam, jak w tym momencie miasto w Anglii wraca do życia po lockdownie. Ciężko jest ze stolikiem gdziekolwiek. Wszystkie restauracje, a właściwie ogródki, bo w środku restauracji nie można jeść, są zajęte, więc plan jest taki, że Kamil kupi sobie Burger Kinga, a ja fish and chips. Jeżeli nam się uda siąść w jednym miejscu przy stoliku, tam gdzie ja będę jadła fish and chips, to będzie naprawdę sukces, a jak nie, to zawsze zostaje nam tutaj plaża. Godzina jazdy do miasta, godzina szukania parkingu, żeby zjeść coś takiego. Jeżeli kiedykolwiek tutaj byliście, chociażby kilka lat temu, pamiętacie może, że w tym miejscu, gdzie teraz stoi ta wieżyczka, stało duże koło obserwacyjne, młyn diabelski, takie samo jakie jest w Londynie. No a teraz tego koła tutaj nie ma. Zostało ono zdemontowane w 2016 roku. No i teraz powstał problem, jak można oglądać panoramę całego miasta, więc został wybudowany kolejny monument obserwacyjny, wieża obserwacyjna, która jest po drugiej stronie miasta i zaraz ją wam pokażę. Bardzo futurystycznie wygląda. Teraz chyba jeszcze jest zamknięta, nie można z niej korzystać, ale myślę, że jak cały lockdown minie, to będzie ona naprawdę oblegana przez turystów. Przed nami właśnie jest wieża obserwacyjna, o której przed chwilą wam powiedziałam. Wznosi się ona na wysokość 138 metrów, no prawie bez kilku centymetrów, ale jakby nie było, i tak jest wysoko. Z naszego dzisiejszego nadmorskiego wypadu. Przyznaję się, że nie wyszedł on w odniesieniu do nagrywania w 100% tak jak sobie to zaplanowałam, ale jak sami widzieliście, było mnóstwo ludzi, może ludzi wręcz, i inaczej się po prostu nie dało. Bary wszystkie były
oblężone przez ludzi, którzy pewnie mieszkają w mieście, jak i tych przyjezdnych, bo pogoda dzisiaj jest naprawdę przepiękna i dopisuje w 100%. Więc zjedliśmy to, co zjedliśmy i nie mam absolutnie żadnych wyrzutów sumienia z tytułu tego, że zjadłam ziemniaki i zjadłam smażoną rybę w cieście, bo tak jak powiedziałam, to, że jestem na diecie niskowęglowodanowej, nie wyklucza zjedzenia, popuszczenia sobie od czasu do czasu, więc było ok. Powiem wam, jedzenie było ok. Nie było w 100% tak, jakbym tego chciała, ale powiedzmy, że nie ma na co narzekać. Jak to powtarzają, jak to mówią, jak się nie ma tego, co się lubi, to się lubi po prostu, co się ma. Więc mam nadzieję, że ten film, jakkolwiek go uda mi się złożyć, bo to będą pewnie naprawdę urywki, skrawki tu i tam, i tak wam się spodobał, że miło spędziliście ze mną czas. Jeżeli tak, to poproszę o łapkę do góry. Nie zapomnijcie subskrybować, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa pa!